Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię na moim kanale. W tym materiale chciałbym przedstawić Ci kolejny nowy serwis na kanale. Jest nim TeePublic. Jest on bardzo podobny do Redbubble i nawet na dobrą sprawę jest to pokrewna gałąź od Redbubble. I te dwa serwisy są prawie że identyczne, aczkolwiek moim zdaniem TeePublic jest dużo prostszy, dużo bardziej czytelniejszy w przypadku dodawania i też w przypadku zakupów i wielu, wielu innych. I teraz chciałem Ci pokazać właśnie, jak to wygląda na ekranie komputera. Jak widzisz, strona na TeePublic jest bardzo prosta, jest taka no, akurat moim zdaniem przyjazna dla oka. I wszystko jest nałożone bez problemu tutaj dla klienta. Od razu widać zniżki jakieś ciekawe, rodzaje produktów, tak jak widać od razu maski. Standardowo teraz najbardziej popularny produkt. Można tu oczywiście sprzedawać naklejki, koszulki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ty sprzedajesz, tworzysz grafikę, a TeePublic drukuje ten dany produkt. I jeśli chodzi o koszta, to tak samo jak w przypadku Redbubble nie płacisz zupełnie nic za rejestrację. Rejestracja jest darmowa, nie ma żadnych przyjęć typowo jak na Merch by Amazon. Po prostu się rejestrujesz, tworzysz swoją nazwę sklepu, jakkolwiek chcesz, żeby ona się nazywała, to sobie tam wpisujesz i zaczynasz wysyłać swoje grafiki, swoje projekty graficzne i udostępniasz je na koszulkach, bluzach, torbach, case'ach telefonowych, poduszkach i wiele, wiele innych produktów można tak tworzyć. I rejestracja jest dostępna dla każdej osoby, każdy może się zarejestrować i nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych restrykcji. Bardzo fajną kwestią, jeśli chodzi o TeePublic, to jest uruchomienie promocji na 72 godziny od opublikowania danego projektu. Więc jeśli tworzysz jakąś grafikę, wgrywasz ją na TeePublic, to po udostępnieniu na TeePublic, zwykle trwa to bodajże kilka minut, to wtedy 72 godziny Twój produkt jest tańszy. Oczywiście otrzymujesz troszkę niższe royalty, ale dzięki temu możesz szybko zdobyć jakąś sprzedaż i wtedy Twój produkt może bardziej zaskoczyć, później może być dodatkowo promowany przez TeePublic właśnie po niższych cenach, a już po 72 godzinach trafia już na tą regularną cenę i ceny właśnie na TeePublic, Ty nie ustalasz żadnej ceny na TeePublic, TeePublic to wszystko robi, więc to też jest taki dość fajny plus, ponieważ każdy ma równe szanse, jest to moim zdaniem bardzo fair, ponieważ jeden projekt graficzny może być bardzo fajnie zaawansowany graficznie, a drugi może być po prostu trafiony w gust czyjś i będą one po tej samej cenie. I na początku oczywiście jest ta promocja na 72 godziny, a później już jest normalna cena, więc każdy ma równe szanse i to jest fajne. Ciekawą informacją jest to, że drukarki, jakich używa właśnie TeePublic, jest to tutaj Kornit Digital. I z tego co widziałem, dokładnie nie sprawdzałem tych drukarek, ale podejrzewam, że są bardzo dobre. Dodatkowo nawet w Polsce jest firma, która tego używa właśnie, takich drukarek przemysłowych, drukarek do szycia. I jest to firma Amatek i można sobie tutaj przejrzeć stronę, jak to wszystko wygląda, co oni robią akurat. Ale no, wydaje mi się bardzo dobrą firmą, nawet sam TeePublic się tym chwali, więc to jest bardzo ok. I tu jeśli chodzi o ceny, właśnie możesz sobie wejść tutaj, wszystko jest w plikach informacyjnych na TeePublic i widać tutaj, ile otrzymujesz za sprzedaż na przykład damskiej jakiegoś fauneka, z damskiej koszulki i tak dalej. Tu są royalty dla Ciebie, jakie otrzymujesz, więc możemy zejść na dół i tutaj w przypadku naklejki, stickera, po normalnej cenie otrzymujesz 75 centów, a jak jest przed sprzedaż ta 72 godziny, no to otrzymujesz 50 centów, czyli pół dolara. No, może niby mało, ale jeśli naprawdę sprzedasz sporo tych naklejek, no to już się robi fajna kwota, fajny zarobek, dorobek. Można sobie dorobić fajnie, a tutaj jest bardzo dużo różnych innych i z reguły to są właśnie 2 dolary, 1 dolar, 4 3 dolary, 5 dolarów, w zależności czy to jest regularna cena, czy też właśnie promocyjna. A jeśli chodzi o tagi, czyli słowa kluczowe, to jest to na takiej samej zasadzie co Redbubble, tylko tutaj dodatkowo TeePublic pomaga nam w przypadku tagów, ponieważ dodaje proponowane tagi podczas wpisywania, więc to może się bardzo okazać przydatne. Nie wklejamy tam tagów, tylko wpisujemy, bo nie da się ich wkleić. Ale wchodząc na przykład na jakiś produkt, który chcemy zaczerpnąć właśnie inspirację i zrobić coś podobnego lub coś lepszego, wchodzimy załóżmy na ten produkt
Schodzimy na dół i tutaj mamy, jakie zostały tagi użyte właśnie w tym produkcie. Tutaj jakie wyszukiwania zostały wpisane poprzez klientów, którzy tutaj właśnie patrzyli i szukali tego produktu, więc to są bardzo fajne informacje, z których można właśnie stworzyć sobie swoją bazę tagów lepszą i w ten sposób odnotować na przykład jakieś sprzedaże lub podbić swój produkt jeszcze wyżej. Oryginalne brandy, czyli tak samo jak w przypadku Redbubble, bo Redbubble też na to pozwala, TeePublic pozwala na to, aby publikować produkty, które są powiązane z markami, no brandami, takimi jak Jurassic World i Shaun of Dead. No jest tutaj cała lista tych brandów, których można użyć, które można wpisywać po prostu w tytule, można używać tagów tych słów kluczowych i można też tworzyć właśnie grafiki związane z tym. I pokażę Ci jakiekolwiek, na przykład tu Borderlands. I tu właśnie wchodząc na tą stronę widzimy, co możemy robić, czego nie możemy robić. Z reguły zawsze oczywiście to jest be creative, bądź kreatywny, nie kopiuj, nie rób czegoś takiego, że pobierasz jakiś plik z Google Borderlandsa czy tam jakiegoś innej marki i wysyłasz to. Stwórz coś swojego, zmodyfikuj to w fajny sposób, dodaj jakieś fajne napisy. Stwórz coś rzeczywiście kreatywnego, unikalnego. I na przykład możemy sobie skopiować tutaj ten Borderlands i wpisać tutaj w designach, żeby nam wyszukało i możemy zobaczyć przykładowe designy, które zostały stworzone i wysłane tutaj na TeePublic. I tak jak mówię, działa to tak na tej samej zasadzie właśnie na Redbubble. Na Redbubble podejrzewam, że jeszcze więcej jest marek lub też inne są. Nie do końca jeszcze się skupiałem na tym, ale na pewno o tym nagram materiał. I jak widzisz, tutaj są grafiki właśnie z tych gier, z tej gry akurat i można coś sobie takiego stworzyć. I na pewno fani będą chcieli mieć albo takie naklejki, albo nawet takie koszulki z tym i możemy to w pełni legalnie robić właśnie dzięki tej współpracy TeePublic z tymi markami. Jednak oczywiście trzeba pamiętać, żeby dokładnie przeczytać regulamin danej marki, co możemy robić, czego nie możemy robić. Jeśli chodzi o wypłaty, to zarobione pieniądze przelewane są w następnym miesiącu, czyli na przykład zarabiając w sierpniu otrzymamy wypłatę 15, bądź też w okolicach 15 września i tak to właśnie tutaj działa. I w przypadku, gdy podamy PayPala, to mamy nawet od dolara, $2 wypłatę, więc nie ma znaczenia, ile uzbieramy. TeePublic zawsze nam wyśle te pieniądze co miesiąc, więc to jest super. W przypadku opcji Pioneer, tam musimy bodajże $20 osiągnąć sumę $20, żeby wtedy nam zaczęli wypłacać te pieniądze, więc oczywiście polecam opcję PayPala i to jest najlepsza opcja w przypadku wypłat. Proces dodawania na pewno dodam już niebawem, będzie można sobie zobaczyć, jak się dodaje i jak się tworzy te produkty i jakie to jest szybkie i tak na dobrą sprawę bardzo fajne, ciekawe. Jak widzisz, opcja TeePublic jest bardzo ciekawa moim zdaniem i zarówno na Redbubble, jak i na TeePublic warto mieć konto, warto dodawać grafiki właśnie i tu, i do Redbubble, i do TeePublic. A dlaczego? No po prostu zwiększasz swoją szansę na większą sprzedaż, bo załóżmy, że na Redbubble sobie świetnie radzisz, to na TeePublic też na pewno coś sobie zarobisz lub może nawet jeszcze więcej. Więc warto dodawać tu i tu, w szczególności dlatego, że po prostu mając już jedną grafikę, która pasuje do Redbubble, bardzo łatwo dopasować ją na TeePublic i trwa to dosłownie kilkanaście sekund, a im więcej takich źródeł, tym dla Ciebie lepiej, bo możesz sobie dodatkowo więcej zarobić i też właśnie tworzyć swój taki dochód pasywny, w pełni dochód pasywny, ponieważ dodając raz te grafiki, zostawiasz je tam, nie martwisz się, przychodzą święta, jest wzmożona sprzedaż, możesz zarobić znacznie więcej i na tym serwisie, i na kolejnym, i na możliwie, że każdym z nich. I już w kolejnych materiałach ukaże się proces dodawania produktów na TeePublic, zobaczysz, jak to wygląda, jakie to jest łatwe, możesz sam spróbować w tym momencie, też się nic nie stanie, ponieważ nie płacisz nic, zupełnie nic nie płacisz za ten serwis, jest on w zupełności darmowy i możesz próbować, testować, ważne, abyś tylko nie łamał regulaminu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, daj jakiś fajny komentarz i oczywiście zasubskrybuj mój kanał, bo im nas więcej, tym lepiej, tym bardziej mnie to napędza do działania. I dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!